Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film, Dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Obcy przymierza? I am your father. O, mocny początek. Czy każdy obcy musi zaczynać się w ten sam sposób? Gdy Walter wyjmuje embrion, widzimy, że pozostawia po sobie krew, tymczasem po cięciu już jej nie ma. Gdzieś go takiego widzieliśmy. Naprawdę nie mają sposobu na awaryjne otwarcie takiej komory? Rozumiem, że budżet filmu starczył tylko na 30-sekundowe wejście tego aktora. Przecież kapitan przed chwilą dokładnie to powiedział, więc o co chodzi? Zaraz, skąd ona po samym dotknięciu łańcucha wie, że jego naprężenie jest o 15% za małe? O co chodzi z tymi kapturami? They disobeyed a direct order. Czy on naprawdę myślał, że kobieta nie pożegna w jakiś sposób swego męża? I gdzie tu miejsce na brak zaufania? That's fucking John Denver. Na szczęście mamy w ekipie fana Denvera. Co za zbieg okoliczności. Przecież od początku mieli tam lecieć. Taka była misja. Skąd to nagłe zdziwienie i niechęć? Rzeczywiście fakt, że nikt z ekipy nie chce się znowu zahibernować, to powód, żeby narażać całą misję i tysiące ludzkich istnień. To do czego oni w zasadzie byli szkoleni? This is good. Judgment based on all the data available. Jakich dostępnych danych? Przecież on dostał jedynie lakoniczną informację, że planeta jest, cytuję, lepsza do zamieszkania. Wiecie, więcej na niej zieleni. To są te dane? It's gonna be a motherfucker to fly through. Czy właśnie po bliższym spojrzeniu nie okazało się, że jednak ta planeta taka miła nie jest? I mimo to nadal na nią lecą? I hate space! To co w takim razie robisz na tego rodzaju misji? This is why you need to do yoga. Nienawidzę kosmosu, dlatego przydałaby ci się joga. Co? Spoko, nowa planeta, nowe wyzwania, klasycznie bez hełmów i kombinezonów. Życie na krawędzi. Czy on ma tutaj zamontowane GoPro? To całkiem zabawne, że w sytuacji, w której są obok siebie i mogą swobodnie rozmawiać, typ używa niemych znaków. Zapewne budżet filmu nie wystarczył na mikrofon dla tego aktora. Oho, zaczynamy się rozdzielać. To ten moment. Kobieta po pobraniu próbki zamyka pojemnik. Na kolejnym ujęciu jest nadal otwarty. Nowy sposób zarażenia obcym. Wniknięcie przez ucho. Zaraz, przecież oni wylądowali na wodzie. Dlaczego tutaj nagle zrobiło się sucho? O, znowu jest troszkę wody. Tutaj maciuchy do połowy pleców, po cięciu do pasa. Przecież oni w ogóle nie wyglądają, jakby się śpieszyli. Nie wierzę w to, co właśnie zobaczyłem. Czy ona właśnie tam weszła, poślizgnęła się, nie trafiła i znowu uciekła przy okazji miażdżąc sobie stopę? To nie ma sensu. Znowu gleba. Wysadziła pół statku. Ta postać otrzymuje order największej niezdary całej serii. Woda ponownie znika. Co za emocje. Dlaczego ma nie wstawać? Nie czaję. O, dobrze wiedzieć, że androidom rosną włosy. Poza tym serio nikogo nie dziwi, że oni wyglądają identycznie? Mother, bring us to 80 kilometers above the storm. O, kolejny, który chce lecieć dalej i od tak naraża tysiące ludzkich istnień. Nieźli są. And blow into the hole gently. Androidy potrafią też wydmuchiwać powietrze. To znaczy, że oddychają? I'll do the fingering. Nie wiem, czy chciałem to zobaczyć. A więc tak ujarzmia się obcego, dmuchając na niego. Serio? Perfectly same. Tak, jasne, rozumiem. David to podejrzany typ na opuszczonej planecie, przed chwilą bratał się z obcymi i to w zupełności wystarcza, żeby mu w pełni wierzyć, będąc w mrocznej, lepkiej jaskini. Co tu się dzieje? Nie, to jajo w ogóle nie wygląda niebezpiecznie, zajrzyjmy głębiej. Widzę, że humory im dopisują, mimo że przed chwilą przeszli przez piekło. Czy byśmy podobnego zakończenia walki z obcym już gdzieś nie widzieli? Walter to David, okej. Okay. Ale czy wszyscy zapomnieli o tym, że właśnie David został trafiony pod brodą i powinien tam mieć wyraźną ranę? Richard Wagner, Das Rheingold, Act 2. Złoto Renu ma tylko jeden akt i cztery sceny. Skąd David wiedział, jaki rozmiar mają embriony na statku, skoro nigdy na nim nie był? Karnych ptaków.